Cześć, jestem Łukasz, lider wolontariatu Szymona Hołowni w województwie podlaskim. Po niewątpliwym sukcesie ostatniego filmu na naszym kanale postanowiliśmy dzisiaj zaprosić Was na wycieczkę po Podlasiu. Odwiedzimy z okazji święta Dnia Sołtysa naszego wolontariusza Henryka, który jest sołtysem we wsi Górki, tuż przy granicy z Białorusią. Także zapraszam Was do małej podróży i wspólnego spotkania. Spokój. Słuchaj się pana sołtysa. Moja ulubiona. Mocna. Kaweczka. O, cieplutka. No dobrze, no to witamy wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj u pana Henryka Kuca, który jest sołtysem wsi Górki. Górka. Gmina Krynki. Niedaleko dosyć znanej miejscowości turystycznej Kruszyniany, która jest znana ze swojej społeczności tatarskiej. Czy tak. Mieszka tutaj we wsi ktoś jeszcze ze społeczności tatarskiej? Jedna rodzina się osiedliła tutaj. Miejscowość jest bardzo nietypowa, prawda? No bo to nie jest typowa wieś, w którym mamy do czynienia z zagrodami, oborami. Jest to wieś, która została zaprojektowana w latach 80., czyli bardzo młoda. W latach 80., tak. Zaprojektowana, no i wybudowana poprzez były PGR. Były domy budowane dla pracowników. Byli pracownicy, mogli wykupić sobie ten domek na własność. Rozumiem, że ty też tutaj pracowałeś, czy pojawiłeś się już po przemianach ustrojowych? Znaczy, ja pracowałem bardzo krótko, chyba półtora roku. To nie było dla mnie. Zdecydowałem, że w Kruszynianach otworzę bar. O, tak. Branża rozrywkowa. Tak, nie wiem, czy pamiętasz, czy znasz, nazywa się bar Złota Orda. Słyszałem o tym. To też projektował Tatar. Czyli dobrze, czyli prowadziłeś bar, troszkę krótko tutaj popracowałeś w tym przedsiębiorstwie. Powiedz, jak zostałeś sołtysem? W ogóle jak się zostaje sołtysem? No Henryk, no ty będziesz, nie? Chcesz czy nie? No, przyjmiesz tę funkcję czy nie przyjmiesz? No? Miałeś, że tak powiem, dobrą reputację, poproszono cię o to, było jeszcze jakieś spotkanie, zostałeś wybrany. Jak dawno to było? Ile już lat jesteś sołtysem? Drugi rok. Drugi rok? Tak. Czyli dosyć, że tak powiem, młody, starzy. Młody, tak, starzy. Ale jak to niektórzy... Ale ja się cały czas uczę. A tak. To jest najważniejsze, żebyśmy się wszędzie ciągle uczyli. No. No to dobrze, no to opowiedz teraz w takim razie, przed jakimi wyzwaniami stanąłeś jako sołtys, świeżo wybrany jeszcze. Wielkich żądań to tutaj społeczność nie ma. No ale ja zauważyłem, że no, przyjeżdża tutaj autokar taki, finansowany z budżetu gminy. Odbiera dzieci do szkoły i przychodzi te dzieci. No ale znów nie mają żadnego schronienia, czy to deszcz, jakieś warunki atmosferyczne niesprzyjające, deszcz, wiatr jakoś. No byłem, no, nawet ostatni raz byłem wczoraj, był pani burmistrz, no, powiedziała, że będziemy rozmawiać na ten temat, to wymaga trochę papierologii, to, bo to jest budynek użyteczności publicznej, no także no, skończyło się na tej rozmowie, jak będzie dalej, no nie wiem. Tak, czyli rozumiem, nas... że nie ma jakiegoś takiego poziomu konsultacji społecznej, że na przykład wójt, burmistrz za pośrednictwem na przykład radnych zwraca się do Was, abyście na poziomie swoich sołectw poruszali jakieś tematy, żebyście prowadzili właśnie konsultacje społeczne na tematy związane z gminą. Nie ma raczej takiej praktyki. Nie, tego typu nie. Czyli... Takiej praktyki nie. Dobre by to było, dlatego że ludzie może chcieliby coś, żeby ich głos gdzieś był usłyszany, no ale nie mają możliwości. Tak. To o tym warto powiedzieć, bo to jest właściwie funkcja społeczna. To prawda? Jest funkcja społeczna. No tak jakby można powiedzieć, jakieś tam pieniądze skąd wpadają? Wpadają, jeżeli ja dostarczam nakazy zapłat tak, bo za jesteś, działki, za nieruchomości. Prawda? Tak. Jesteś inkasentem na tym, tak, na terenie swojego sołectwa. Mogę, nie muszę, no ale to tylko właśnie z tego, jestem procentowo. Zbieram te pieniądze i później procentowo jest ujmowane. Jesteś jakoś wynagradzany. Tak, wynagradzany. Raz na 3 miesiące, bo to jest kwartalne opłaty. Właśnie tak jak za te domki tutaj. Jeżeli nie posiada żadnych gruntów ornych poza tym,
no to, to podatek jest bardzo niski i bardzo niska opłata wtedy. A na przykład, czy są jakieś pola właśnie, na których chciałbyś, nie wiem, się mocniej zaangażować w momencie, kiedy no, udałoby ci się no, spełnić ten podstawowy warunek, jakim jest finansowanie, tak? Czyli... Co ja bym chciał? Uporządkowania tego placu tutaj, tak. Żeby to zagospodarować tak ładnie, jakieś tam ławeczki, jakieś tam krzaczki, krzewy, jakieś no, kwiatki, tak. Bardzo ładnie by to wyglądało. Słuchaj, no jesteśmy też w takim dosyć specyficznym czasie, czasie kampanii prezydenckiej. Czy widzisz jakieś możliwości, aby no, nowa głowa państwa zaproponowała jakiś program dla właśnie rozwoju sołectw? Jakieś mechanizmy, które mogłyby ci też no, w tej swojej działalności jakoś pomóc, tak? Czy masz jakieś oczekiwania względem prezydenta? Tak, ale nie schodźmy do tak niskiego szczebla jak sołectwo, dlatego że no, prezydent no, tych obowiązków ma. Jeżeli samorządy byłyby dofinansowane, żeby po prostu dofinansowane, nie zabierać im, prawda? Właśnie no, o tym chciałem wspomnieć. No, wy, że... nie dajcie, wy nie dawajcie, tylko nie zabierajcie. No właśnie. No, nie dziwi się właśnie tym samorządom, że nie dają, no bo nie mają. Skąd dać, jak nie ma. Jesteśmy tutaj otoczeni przez wyjątkowe miejscowości. Krynki w ogóle chyba mają największe rondo w Polsce, jeżeli chodzi o ilość ulic, które się zbiegają. Przepraszam, żeby wejdę tak? Słowa, ale to nie w Polsce, a trzecie bodajże, czy drugie, trzecie chyba. W Europie? W Europie, o, tak, bo jest, lepiej. Tak, bo jedno jest duże we Francji, w Paryżu, przy Charles de Gaulle, nie wiem, znasz? Champs-Élysées, Charles de Gaulle, tam jest bardzo duże rondo, to, bo ja byłem we Francji właśnie, zamknąłem barki. tak dobrze mi się. To Paryż ma większe czy mniejsze? Trochę mniejsze. To nie tylko uczymy Francuzów jeść nożem i widelcem, a też. Tak. a też uczymy ich, jak powinny wyglądać solidne ronda. Informacje dotyczące tego całego koronawirusa zostały ci przekazane. Jak to wygląda właśnie na tym poziomie najniższym samorządowym? Tak jak teraz ta sytuacja jest, czy nie należałoby wezwać tych wszystkich sołtysów za pośrednictwem ich, żeby oni przekazali w swoich miejscowościach, jak się zachowywać w takiej sytuacji, co robić, żeby w minimalnym stopniu przynajmniej hamować to rozprzestrzenianie się tego. No to właściwie nie dostałeś żadnych wytycznych, instrukcji. No nie, sam tak z siebie. No, no sam z siebie, no, jako właśnie tak lider tej społeczności. Z kimś rozmawiam, no to właśnie mówię, czy po prostu pytam, czy wiecie, jak się zachować, co robić, żeby ten, czy wiecie, objawy jakie są, nie? Żeby to zdiagnozować samemu mniej więcej, czy to już coś tam ze mną się dzieje, czy nie. Zauważyłem, że masz na dłoni jakiś tatuaż. Z racji tej mojej służby w wojsku. A, ja służyłem w marynarce? Nie, nie? Ja służyłem w desancie morskim. W desancie morskim? Tak. To... Wow. No, to współdziałaliśmy z marynarką wojenną. Nie? I gdzie służyłeś? W Słupsku. W Słupsku. Tak, tu Biedronek. Przed erą jeszcze Robertową. Tak. Jako desant też musieliśmy umieć załadować się na okręty bojowe, wojenne, ze sprzętem pływającym, czołgi, topazy i berdem. No i tam takich trochę strzelań na morzu, tam ćwiczeń. Tam było się 2-3 dni na tym morzu. No i w tym czasie właśnie jakoś tak to się pojawiło. Tak na okręcie jesteś kotwicy, nie. Kiedyś nie było tego sprzętu, tylko było dwie igły związane nitką. Tusz, moczało się w tuszu, najpierw zarys, kontur i później tymi dwoma igłami moczonymi w tuszu się tak nakłuwało. Super. Sołtys, który był desantowcem. Tak. Tak, ostatnie pytanie, które zostało, no to dlaczego zdecydowałeś się zaangażować w wolontariat Szymona Hołowni? Dlaczego? Ja już pisałem wcześniej, ale drugi raz to powiem. No bo Szymona to znam, no wiadomo, że nie osobiście, ale z programów telewizyjnych, prawda? No to jeszcze niewiele mi tam mówiło, nie, no bo jest, no to, no to jest. Ale później, jak już zacząłem tak czytać, czym się zajmował te organizacje wcześniejsze, które miał, i później
o tym planie jego, czas najwyższy, żeby ktoś taki właśnie wszedł na to stanowisko prezydenta, żeby po prostu ugasił to wszystko, ten cały pożar, który jest między tymi partiami się wywiązał, no bo nic, do niczego dobrego to nie prowadzi, no bo wiadomo, jeżeli się wszyscy razem skłócimy, no to w kłótni nigdy nie rozwiążemy żadnego problemu, prawda? Mhm. On potrafi tak jakby przemawiać do ludzi, potrafi tak jakby tych ludzi ze sobą zjednoczyć i przybliżyć do siebie, no. Poprzez to swoje działanie takie, no na pewno wcześniejsze doświadczenia mu to w tym pomogły. A właśnie nie masz problemu z tym, że nie jest kandydatem doświadczonym, jeżeli chodzi o politykę? Nie, absolutnie nie. Nie, ale ale znów doświadczenie ma w działaniu, prawda? I no, nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo chce, żeby on naprawdę został. No to oprowadzaj nas. My mówiliśmy o tym właśnie placu takim, nie? Który chcielibyśmy zagospodarować, jakoś to tak upiększyć, żeby doprowadzić do porządku. Jakaś trawa, jakieś kwiatki, jakieś krzewy ładne. No to właśnie o tym ja tutaj mówiłem. I przed nami co mamy? Mamy dworek zabytkowy. Zamknięty, nieremontowany tak, chyba. Trochę był dach wyremontowany. Jest, no jak widzimy, no, trochę może nie w tym stylu, ale uratowany przed całkowitym zniszczeniem. To były kiedyś stawy. Suchą stopą prawie można przejść. Życie budzi się. Taki nawet słuszny kolor tych kwiatków. Prawda? Kampanijny. Kampanijny kolor.